Cześć, tu Michał. Porozmawiajmy sobie, jak mieć kolejne zlecenia. Być może poprowadziłeś już jakąś imprezę. Jedną, być może kilka. Jak to mówią, pierwsze koty za płoty. Pierwsze wystąpienia już za tobą. Jednak nie ma kolejnych zleceń. Nikt do ciebie nie dzwoni, nie ma żadnych zapytań. No i co zatem począć? Także podam ci kilka takich propozycji, pomysłów, co możesz zrobić, jeśli w tym momencie nie masz zleceń, a chciałbyś je mieć. Być może miałeś jedno, dwa, trzy. Poprowadziłeś imprezę na dobrym, według ciebie nawet najlepszym poziomie, jakim tylko potrafiłeś. No ale nie ma rekomendacji. Bo zaczynam to od rekomendacji, bo to jest według mnie najlepsza metoda na to, żeby mieć kolejne zlecenia. Czyli daj z siebie maksa na tej imprezie, którą prowadzisz, będziesz prowadzić. No jak prowadziłeś, to już tego nie zrobisz. Ale zaczynaj od tego, żeby swoje usługi, jeśli klient już tobie zaufa i zaprosi ciebie, da ci zlecenie do poprowadzenia imprezy, to daj z siebie maksa, maksimum możliwości, czyli zrób to zlecenie na 150, a nawet 200% swoich możliwości. No jeśli to już zrobisz i nadal nic, no to przejdźmy dalej. No bo trzeba będzie wtedy wyjść, że tak powiem, poza okręg tej imprezy, czyli na tej twojej imprezie pierwszej, czy tych pierwszych imprezach bawiła się jakaś tam ilość ludzi. No oni może niekoniecznie mają dla ciebie kolejne zlecenia, no bo to nie zawsze tak jest, że będzie z każdej imprezy wpadać kolejna. Jak już ci się to rozpędzi, to tak będzie. Ale co możesz zrobić? No oczywiście prowadzenie dzisiaj szeroko rozumianych social mediów. Czyli ja polecam tobie Facebook, YouTube, Instagram. To dla DJ bardzo dobrze konwertuje. Konwertuje, czyli przynosi klienta. Czyli co zatem robić? Pokazuj na tych mediach społecznościowych twoje imprezy już dotychczasowe. Jakieś na przykład fotorelacje, krótkie filmiki. Twórz posty o tym, co się na przykład u ciebie dzieje. Że przykładowo kupiłeś jakiś nowy sprzęt, zmieniłeś setup, konsoletę, być może coś dokupiłeś. No to też pokazuj twojemu potencjalnemu klientowi. Bo osoby, które będą oglądać twoje profile na social mediach, to są osoby potencjalnie zainteresowane twoimi usługami. Zatem chwal się, mów co u ciebie, dodawaj relacje z imprez. No jeśli tych imprez nie ma, to wiadomo, nie będziesz miał za dużo co pokazać, no bo teraz dopiero się głowimy na tym, jak mieć te kolejne zlecenia. No i jeśli jesteśmy przy social mediach, to reklama na Facebooku. No niestety dzisiaj to już nie jest tak, że wystarczy, że wrzucisz jedno zdjęcie na Facebooka i będzie setki udostępnień, setki lajków i tysiące komentarzy. Niestety Facebook już jest tak zaprogramowany, ten Facebook, YouTube, te social media, że ucinają te zasięgi tak zwane, jeśli im nie płacisz. Czyli trzeba niestety, no bo to się wiąże z wydatkiem, czyli skończyła się era już darmowych social mediów. Trzeba kupować, czyli te posty sponsorowane na Facebooku, płatne reklamy na przykład na YouTubie, czyli płacisz, ustawiasz tą reklamę, wyświetla się swoim potencjalnym klientom. Także social media, płatne reklamy, to jest co według mnie powinieneś zrobić, żeby pozyskiwać kolejne zlecenia. Poza tym, co możesz zrobić, możesz obejść dookoła wszystkie lokale, w których chciałbyś wystąpić. Jeśli chcesz być DJ-em klubowym, obejść dookoła wszystkie kluby, zostaw tam swoją wizytówkę, porozmawiaj, wejdź jakiś, nawiąż jakąś relację, kontakt. I tak samo z salami, z hotelami, z wszelkiego rodzaju restauracjami, w zależności gdzie będziesz chciał występować. Bo jeśli mówimy o DJ-u eventowym, takim mobilnym, no to się wiąże z występami właśnie po lokalach wszelkiego typu, poza klubami. No to wtedy obejdź te wszystkie lokale, hotele, sale weselne, domy weselne, zwał jak zwał, tych miejsc jest mnóstwo. Wejdź tam na przysłowiową kawę, herbatę, zostaw do siebie kontakt, porozmawiaj z tymi ludźmi, powiedz, że jesteś DJ-em, że prowadzisz imprezy, być może będziesz już masz jakieś portfolio, to pokaż im te portfolio, właśnie zostaw im kontakt do social mediów, trochę wieje, buja mi kamerą, także niepokoję się, że może się zaraz wywrócić. I zostaw im swoje, że tak powiem, portfolio, żeby właśnie oni też pokazali potencjalnemu klientowi. Bo to jest tak, że jeśli ktoś organizuje jakąś imprezę, to zaczyna właśnie od sali, czyli to jest pierwszy punkt zaczepienia. Miejsce, w którym potencjalny twój klient, czyli klient dla DJ-a, zaklepuje najpierw salę. O, widzisz, to co mówiłem, troszeczkę wieje. Także wybacz, poprawię sobie tutaj. A wiesz, no takie uroki morza, że wieje wiatr i różne psikusy, także widzisz, że to się wszystko kameruje na żywo, no i też takie się potrafią przytrafić na łonie natury. Efekty dodatkowe. Także klient, wracając do tematu, klient zaczyna zawsze od sali, wybór sali, czyli jest rozmowa z właścicielem, restauratorem, osobą prowadzącą tą salę i klient zaklepuje tą salę i później pierwsze co, to pyta na tej sali o DJ-a. Czy nie macie kogoś polecić, czy z kimś nie współpracujecie? I tak robi 90% osób. Jeśli ty zostawisz swój kontakt już na tej sali, to ty będziesz pierwszym oczywiście do polecenia. Nie mówię, że na pewno tak będzie, bo być może sale już z kimś współpracują, także to też będzie
dla Ciebie wyzwanie, żeby przekonać tą salę, żeby ona zaczęła współpracować z Tobą. No i jak może to zrobić? A może tak zrobić, że jeśli już masz jakieś albo będziesz mieć imprezy na jakichś salach, to robiąc tam już imprezę, w sensie prowadząc tą imprezę dla jakiegoś klienta X, to zrób wszystko, żeby ta sala była również zadowolona. Mówię sala jako w sensie, wiesz, obsługa, tak bardzo mówię ogólnie sala. Może to tak nie brzmi zbyt profesjonalnie, ale uproszczając, zrób wszystko, żeby ta sala była też zadowolona swoich usług. Co to oznacza? Czyli jadąc na tą salę, jak się rozstawiasz, współpracuj od samego początku z tą obsługą. Czyli zapytaj, czy możesz podjechać autem, żeby też im nie przeszkadzać, bo to ty nie jesteś pępkiem świata i to, że ty przyjechałeś poprowadzić daną imprezę na sali, to nie znaczy, że obsługa nagle wszystko rzuci, otworzy ci drzwi i będzie ci nawet pomagać nacisnąć sprzęt. Nie, to ty musisz właśnie wejść z nimi w kontakt, zapytać najmniej bezkolizyjne wejście na salę, później jak prowadzisz imprezę, zsynchronizować z wydawanymi ciepłymi daniami, czyli jak jest przerwa na ciepłe danie, znaczy wydają ciepłe danie z kuchni, to ty robisz przerwę. No wiesz, takie podstawy, detale, ale to później ma wpływ, że ta sala jest też zadowolona. Poza tym, że dobrze zrobiłeś robotę, to dobrze współpracowałeś z personelem, z obsługą tej imprezy. To jest też bardzo ważne, bo właśnie dzięki temu później sala będzie Cię polecać. Bo jeśli Ty przyjedziesz, zrobisz dobrą robotę i klient będzie zadowolony, ale od klienta tego rekomendacji nie dostaniesz, bo w jego rodzinie na przykład nie ma kolejnych zleceń, nie szykuje się, ale z salą nie współpracowałeś, to później ta sala też powie, że Ty byłeś do kitu i Ciebie nie polecą. Dlatego to działa w dwie strony. Musi być klient zadowolony jako Twój zleceniodawca i obsługa, sala, personel, zwał jak zwał, musi też być zadowolona ze współpracą z Tobą. Czyli Ty jako DJ, to musisz być takim co nieco człowiek orkiestra, czyli musisz zrobić każdemu dobrze. No tak to niestety działa. Znaczy niestety, jeśli chcesz mieć kolejne zlecenia i żeby one szły lawinowo, to warto po prostu to robić. Zatem podsumowując, rób dobrze robotę tą, którą już masz lub będziesz mieć. Dawaj z siebie 200% możliwości. Prowadź aktywnie social media. Jeśli nie masz na ten moment żadnych imprez, no to wiadomo, nie wrzucisz tam relacji ze swoich imprez, ale dodawaj co u Ciebie. Ewentualnie pisz takie zachęcające posty, coś na zasadzie Twojej oferty, co Ty oferujesz, co Ty jesteś w stanie zaprezentować, zagwarantować temu swojemu potencjalnemu klientowi, no tak, żeby go przekonać, żeby on Ciebie zamówił na tą imprezę. Jeśli social media, to płatna reklama. No niestety trzeba płacić, żeby promowały te Twoje posty, te Twoje treści, te social media typu Facebook, YouTube czy Instagram. No i obejdź po bliskie wszystkie salę, przedstaw się, zostaw do siebie kontakt. No i ostatnie jeszcze, o czym nie powiedziałem, też żyj dobrze ze swoją konkurencją. Konkurencja, mam na myśli inni DJ-e. Dlaczego warto? No bo poza tym, że będziecie się wymieniać doświadczeniami, to w momencie, gdy ten DJ, z którym Ty się zapoznasz, DJ, wodzirej czy prezenter muzyczny, nawarstwią mu się imprezy, bo prędzej czy później tak Tobie się też przytrafi, czego Ci życzę, że w jednym terminie będziesz miał na przykład 3 zapytania, a Ty już będziesz miał umowę jedną podpisaną, czyli już nie rozdwoisz się, no to będzie tak, że będziesz Ty przekazywał kontakt do DJ-a, z którym współpracujesz i na odwrót, on będzie Ciebie polecał, jeśli jemu się zdublują terminy albo nawarstwią imprezy. To jest też bardzo ważne i pomocne, żeby żyć dobrze z konkurencją. Ja wiem, konkurencja może to brzydkie słowo, ale no nazywajmy rzeczy po imieniu. Każdy DJ jest dla Ciebie konkurencją, ale to nie znaczy, że nie może być Twoim kumplem, przyjacielem, że nie możesz się z nim zaprzyjaźnić. Bo jeśli będziesz dobrze trzymał swoimi, że tak powiem, konkurentami, to oni będą Ciebie polecać, Ty będziesz im oddawać imprezy, jak na przykład będziesz miał dużo zapytań, bo są takie terminy jak Sylwester, Andrzejki, no wtedy każdy ma, wiesz, mnóstwo zapytań, bo każda sala, każdy klub, każdy lokal robi imprezę. No i wtedy, jak Ty już będziesz miał umowę podpisaną, no to przekażesz kontakt, powiesz, hej, współpracuję tutaj z Janem Kowalskim, proszę do niego kontakt. I na odwrót to zadziała. Jan Kowalski też Ciebie poleci, jakiemu się zdublują jakieś terminy i tak to już później się kręci. Zatem ja wiem, na początku jest najtrudniej zacząć. Jeśli Ty już zacząłeś i poprowadziłeś imprezy, to później jest trudniej tą, że tak powiem, machinę napędzić, aby to było, wiesz, zlecenie za zleceniem, weekend za weekendem, ale uwierz mi, później, jak zastosujesz to, o czym Ci dzisiaj powiedziałem, jeśli będziesz się stosował do tych wszystkich porad, propozycji, które udostępniam na swoim kanale, to jestem pewien, że w perspektywie czasu te zlecenia u Ciebie się tak napędzą, że będziesz miał, że tak powiem, co weekend, piątek, sobota, aż nawet momentami będziesz odmawiał, bo będziesz chciał być może wyjechać na wakacje i będziesz wtedy kombinował, co zrobić, żeby nie urazić klienta, że poczuje się obrażony, że mu powiesz, że nie poprowadzisz u niego imprezy, a później widzisz, że Ty jesteś na wakacjach. Także takich problemów Ci życzę jak najwięcej, czyli jak zrobić, żeby te imprezy poukładać, niż tego zamiast szukać sobie, że tak powiem, roboty i nie mieć grania. Ale mówię, spokojnie, to jest kwestia czasu. Jeśli będziesz dobrze robić swoją robotę i stosował się do podpowiedzi, które tutaj, że tak powiem, pozostawiam na tym kanale, to jestem pewien, że z biegiem czasu będziesz miał imprez mnóstwo, czego Ci oczywiście życzę. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć.